Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale. Pierwszy filmik w nowym roku? Nie pierwszy, bo pierwszy był vlog. Tak się do was stęskniłam, że musiałam trochę pogadać w tym vlogu. A dzisiaj mam zakupy. Zakupy, powiem wam kochani, to jest taka zbieranina jak zawsze z różnych sklepów. Natomiast niektóre z nich czekały aż od połowy grudnia. Ale dzisiaj wam pokażę to, co kupiłam. I zaczniemy może od płatków. Wiadomo, płatki muszą być czymś, ten demakijaż muszę robić. No i kolejna wersja oczywiście dużych płatków z Lidla. Ja je lubię, one się fajnie sprawdzają, więc polecam. Skusiłam się też na suchy szampon. Suchy szampon, który był dostępny w Lidlu. Tu jest zapach kwiatów egzotycznych. No i powiem wam tak, że kiedyś miałam chyba suchy szampon z Isany. Po pierwszym użyciu niestety oddałam komuś. Później miałam taką małą próbkę z Batiste. Użyłam to praktycznie na dwa razy. Niestety produkt mnie nie zachwycił, ale stwierdziłam, no dobra, kupię, czasami jestem w domu, źle się czuję, no to sprawdzimy suchy szampon, czy się u mnie na włosach sprawdzi. Oczywiście w projekcie Denko dam wam znać, czy szampon u mnie dobrze się sprawdził, czy poszedł w dobre ręce. No ale to dam wam, kochani, znać. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja uwielbiam wszelkiego rodzaju rzeczy do kąpieli. I tutaj mam takie pianotwory i to są pianotwory nie żelowe, tylko pudrowe. Tutaj jest 6 kapsułek o zapachu pomarańczy, truskawek i limonki. No i jestem ciekawa, jak się to sprawdzi, czy będzie barwić wodę, bo kolor jest czerwony, zielony, pomarańczowy, więc zobaczymy. Na pewno w Denko dam wam znać, czy sprawdziły się te pianotwory, czy niekoniecznie, czy jestem zadowolona. Mam też coś tutaj z Oriflame i na początek pokażę wam mydełko i produkt do kąpieli. I powiem wam, że w zeszłym roku była wersja pomarańcza z goździkami i to mydełko przez folię przepięknie pachniało, bo ja mam je do dzisiaj w szafie z ubraniami i one tam cudnie pachnie. Natomiast tutaj powiem wam, że nie wyczuwam żadnego zapachu, a zapach jest Frosted Berry Cake. Tu jest 300 ml produktu. No i zaraz zobaczymy, bo ja jeszcze nie wąchałam. No i powiem wam, że bez rewelacji. Praktycznie zapach jest niewyczuwalny. Także no zobaczymy. 300 ml, zobaczymy na jak długo starczy. Taka dość gęsta konsystencja. Ciekawa jestem, czy woda będzie jakaś zabarwiona, czy niekoniecznie. Chociaż, no oczywiście, zobaczymy. Mam jeszcze jeden produkt z Oriflame. Żel pod prysznic, tym razem Tanzanian Grease. Mam nadzieję, że też się fajnie sprawdzi, bo miałam ostatnio kubańskie chyba rytmy, czy coś takiego. Genialny był żel pod prysznic, pięknie pachniał, był mega gęsty, mega wydajny. A tutaj mamy o zapachu Grecji. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. 250 ml, czyli taka standardowa pojemność. I coś tu jeszcze miałam z Oriflame. Tak, tu mam jeszcze takie dwa małe kremy do rąk. Jeden jest z wiśniami, drugi jest z oliwkami. Oba mają 30 ml. Ja już w zeszłym roku te kremiki miałam. Świetnie się sprawdziły. To jest idealna pojemność do torebki. Nie trzeba, wiecie, takiej ogromnej tuby ze sobą tachać. Także kremy się dobrze sprawdziły, ładnie nawilżały dłonie. Fajnie pachną, więc polecam. One się tam pojawiają od czasu do czasu w katalogu. Taka mała rzecz, czyli chusteczki. Chusteczki nawilżone z tej Frotto serii, natomiast tu mam o zapachu konwali. Ja zapach konwali też bardzo, bardzo lubię, a więc mam nadzieję, że chusteczki u mnie się świetnie sprawdzą. Skusiłam się też na słodko kąpieli o zapachu lawendowym i to akurat ostatnio kupiłam sobie w Auchan i muszę wam powiedzieć, że przepięknie pachnie lawendą, bo nie wytrzymałam i musiałam powąchać. Jak wiecie, ja solę do kąpieli lubię, zapach lawendowy bardzo, bardzo lubię. Dla mnie to jest taka, wiecie, chwila relaksu wieczorem i odprężenia, a zwłaszcza właśnie przy lawendowym zapachu. Mam też trzy maseczki z Lidla. To są te trzy maseczki takie karnawałowe na płacie, rozświetlające, nawilżające. Także zobaczymy, jak się sprawdzą. One kosztowały około 10 zł. I będąc ostatnio w Lidlu, widziałam, że jeszcze stoją na półce. Tam były jeszcze jakieś żelowe. Natomiast ja za żelowymi maseczkami nie przepadam, więc wybrałam te właśnie na płacie. Mam kolejną maseczkę i to już jest maseczka z miszy, z miodem i to już zakupiłam sobie na kosmetykach z Ameryki. Kilka właśnie produktów sobie kupiłam jeszcze w grudniu, bo coś szukałam na prezent dla córki na gwiazdkę. No a przy okazji, wiecie, dla siebie też coś tam do koszyczka wrzuciłam. No i właśnie mam tutaj trzy, w sumie cztery produkty znakomi, które właśnie kupiłam sobie na kosmetykach z Ameryki. Pierwsza rzecz, jaka mnie skusiła, to jest peeling do dłoni. Peeling do dłoni o zapachu malinowym. Jest go tutaj 100 ml. Kiedyś miałam jeden peeling do dłoni, chyba z Balea.
świetnie mi się sprawdzał, więc stwierdziłam, kupię. Powinien być troszeczkę delikatniejszy niż te peelingi takie, wierzcie, do stóp czy do ciała. Już ze mną dzisiaj wędruję do łazienki, więc zobaczymy. Skusiłam się jeszcze na peeling do stóp, też znakomi. Ja bardzo lubię ten peeling z Yves Rocher, natomiast ostatnio nic nie zamawiam z tych kosmetyków. Zrobiłam sobie małą przerwę od nich. 125 gramów. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi, jaka jest tutaj formuła, czy będzie mega taki zdzierak jak tamten. Ale oczywiście to dam Wam znać w projekcie Denko, chyba że trafi do ulubieńców, kto wie. Mam jeszcze jedną rzecz znakomi, to jest olej kokosowy. Olej kokosowy generalnie ja używam do olejowania włosów. Mieszam sobie właśnie wtedy z różnymi olejkami, z maseczką, nakładam. Także olej kokosowy u mnie musi być. Niestety już wszystkie wykończyłam, co miałam. To jest taka dość mała pojemność, bo tylko 100 ml. Także podejrzewam, że na długo nam to nie wystarczy. No ale ja olej kokosowy do olejowania włosów jak najbardziej polecam. I jeszcze jedna rzecz, tu jest czarne mydło. Przez wiele osób bardzo polecane z różnych firm. No i zobaczymy, jak się to u mnie sprawdzi. 100% naturalne czarne mydło. Jakaś pojemność, 120 gramów. W każdym razie mam zamiar to używać do mycia ciała, nie do mycia włosów. Moje włosy z większością produktów się niestety nie lubią. Później wyglądają źle, na przesuszone, na takie strąkowate, więc do włosów chyba nie, ale do ciała jak najbardziej. Także zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Korektor z Evaline 2 w 1, ten typowo taki rozświetlający. To jest korektor, który bardzo delikatnie przykrywa jakieś tam niedoskonałości. Natomiast ja używam go w okolice pod oczami. Ja nie mam jakichś zasinień, przebarwień, więc mi taka delikatna formuła wystarcza. A używam korektora tylko po to, żeby nie kłaść właśnie podkładów w tych miejscach, gdzie, jak wiecie, skóra jest bardzo, bardzo cienka i bardzo szybko się przesusza. Także ten korektor u mnie się sprawdza. To jest też moje już nie wiem które opakowanie. Mam jeszcze wodę perfumowaną z Lidla, Suddenly Diamonds, i to jest jakaś nowa wersja tej, którą poprzednio używałam. Tamtej zużyłam kilka buteleczek, świetny zapach, bardzo ładnie się trzymał na skórze, 50 ml, także zobaczymy, czy to będzie wersja zapachowa cięższa czy lżejsza, no ale to jak zacznę używać, to Wam powiem. Jeszcze jeden produkt z Evaline, serum 3 w 1, moje ulubione serum, nic dodać, nic ująć, ono się zawsze u mnie pojawia w denkach, w holach, w ulubieńcach, dla mnie produkt genialny, mi po nim rzęsy nie wypadają, wyglądają ładnie, używam go codziennie, czego chcieć więcej. To zakupione mydełko w Lidlu, udało mi się złapać zapach jaśminu, jak wiecie, to jest mój ukochany zapach od dzieciństwa, a mydła w piance ja lubię, wersję z Palm Olive lubię, miałam 3 zapachy, to jest czwarty. No i mam cichą nadzieję, że będzie pięknie pachniał jaśminem, a nie jakimiś innymi kwiatami. Także dam Wam znać, jak zużyję. I na koniec został mi jeszcze tusz z Oriflame. 5 w 1, ta seria The One. Miałam w zielonym opakowaniu, w fioletowym. Oba sprawdzały się idealnie. A teraz jest wersja, widzę, taka bordowa. Więc mam cichą nadzieję, że tusz i formuła został taki, jaki powinien być. Bo dla mnie produkt genialny, idealnie rozczesujący rzęsy, wydłużający, pogłębiający, dla mnie po prostu hicior. No ale zobaczymy, jak się czerwona wersja sprawdzi. I w kosmetykach z Ameryki zamówiłam sobie małą próbkę Rimmela Wake Me Up. I powiem Wam, że tu mam kolor 103, tu Ivory. I to ma takie drobiny hardkorowe, że ja nie wiem, czy będę to kiedykolwiek używać. Chyba że w lecie, jak będę w domu, a nie będę szła nigdzie do pracy. Bo zrobiłam sobie oczywiście swatcha na ręku i to jest milion gwiazdek w tym, także no nie wiem, czy na co dzień się odważę po prostu nałożyć ten podkład na twarz. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Teraz czeka mnie jeszcze nagranie projektu Denko, bo całe pustaki stoją z grudnia. Dzisiaj, kochani, ja Wam dziękuję ślicznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i do kolejnego filmu. Pa, pa!